Witajcie serdecznie. Dzisiaj chcę przedstawić Wam wyzwanie 30 dni. Jest to banalne wyzwanie, które mówi nie jedz po prostu śmieci. Macie na Instagramie i na Facebooku wrzucony ten schemat. Wyzwanie 30 dni. Bez chipsów i frytek możesz upiec bataty w piekarniku, przykładowo bez lodów. Możesz zblendować zamrożone owoce bez fast foodów i pizzy. Spróbuj zrobić pizzę w domu i kontroluj dodawane składniki. Bez białego pieczywa upiecz chleb gryczany, przykładowo bez smażenia jedzenia. Możesz spróbować prużyć, gotować na parze, pić surowe soki. Bez słodzonych napojów typu cola możesz zalać owoce wodą mineralną i przede wszystkim naucz się gotować. Zapisz się na jakieś kursy kulinarne, to jest bardzo istotne. I tutaj oczywiście już pojawiły się komentarze w stylu: wszystko brzmi fajnie, ale większość ludzi nie ma tak dużo czasu jak ty. Ciągle gotujesz i ćwiczysz. Niektórzy ludzie pracują po 40 godzin i więcej w tygodniu. Czym w ogóle ty się zajmujesz? Jaką masz pracę? No i słuchajcie, bo tutaj widzę, pojawia się problem natury logicznej. Tu nie chodzi o to, że my mamy stać się ortodoksyjnymi patosami, jeżeli chodzi o odżywianie. Tu chodzi o mały krok ku lepszemu zdrowiu. To ma spowodować, że w naszej głowie obudzi się refleksja, a może jednak rzeczywiście, chociaż tych chipsów trochę zacznę jeść mniej, czy frytek, no bo szkoda by było w wieku 60 lat zapaść na jakąś chorobę autoimmunologiczną, bo jak się okazuje, choroby autoimmunologiczne oprócz czynników środowiskowych głównie powoduje jedzenie. Ale do sedna. Jeżeli chodzi o mnie, to zobaczcie, wy zawsze widzicie problem zamiast znaleźć rozwiązanie. Ja pracuję praktycznie 8-10 godzin w tygodniu i nie widzę problemu. Sam jak wpadnę w wir pracy, to potrafię zjeść przykładowo 3 posiłki w ciągu dnia. I to są z reguły intermittent fasting, czyli diety posty, gdzie po okresie postu następuje odżywianie bogato odżywcze, a nie, że ktoś pości i potem właśnie je jakąś pizzę. No nie na tym to polega. Zjedzmy nawet 2 posiłki wysokokaloryczne. Przede wszystkim pamiętajmy, że nie ilość posiłków, tylko suma summarum, jeżeli chodzi o kalorie, zależy, czy przytyjemy. No i też kolejna sprawa, nauczmy się komponować posiłki w strategii mało kalorii, bardzo dużo wartości odżywczych, czyli skala Andy w 100, jak najwięcej witamin, minerałów, związków fitochemicznych i jak najmniej, stosunkowo mniej kalorii z produktów wysokokalorycznych, czyli tych, które w 100 gramach mają dużo kalorii. Możecie sobie zjeść porządne śniadanie, potem w pracy shake na bazie zielonych warzyw lub nawet jakiś banan, i do domu wracacie po nawet tych 10 godzinach i poświęcacie 20 minut. Zróbcie jajecznicę, zróbcie sobie jakąś sałatkę z grillowanym kurczakiem, czymkolwiek. Tylko nie jedzcie syfu. I o to mi chodzi. Jeżeli chodzi też, Damian, ty na pewno trenujesz po nie wiem ile, po 10 godzin w tygodniu. Słuchajcie, yoga, systematyczny trening, spacer, jakieś burpisy, interwały w domu, nie musimy nawet wychodzić. Wy macie zaburzony obraz tych motywacyjnych chyba filmów kulturystycznych, się naoglądaliście i dla was trening nie jest zaliczony w momencie, kiedy macie porażony układ nerwowy, bo nie wycisnęliście 120 na klatę. No nie na tym to polega właśnie. Spacer, basen, nawet rano jak wstajemy 15 minut poświęćmy, kupmy sobie skakankę, kupmy sobie matę, jakąś piłkę, hantelki i w domu możecie robić treningi. No tu nie ma żadnej w ogóle wymówki, że trzeba iść na siłownię. Nie trzeba. Reklamy po prostu spowodowały, że o matko, ten kto nie trenuje i nie chodzi na siłownię, się nie pokazuje na siłowni, to w ogóle nie ma prawa nazywać się fit osobą. No bzdura jakich mało, dlatego pamiętajcie o podstawowych rzeczach. Ja nie każę wam nie wiadomo jak gotować, tylko wyeliminować newralgiczne produkty. Tutaj macie listę. No i robić krok
ku lepszemu zdrowiu. Mi chodzi o to, żebyście się zmotywowali na zdrowie, a nie siedzieli w tym syfie i czekali na nie wiadomo co, na to, że co, będą choroby sercowo-naczyniowe za 10 lat i no i gówno wtedy będzie. A umówmy się, że te osoby, które obserwują ten kanał, to są z reguły już osoby, które są trochę świadome, a mimo to świadomość Polaków jest tak znikoma, to jest może dziś 10% maksymalnie całego społeczeństwa, a cały czas jeszcze taki Kowalski przykładowy wraca po pracy, kupuje białą bułę, browary, giry na stół, jakieś wiadomości, pranie mózgu, zero refleksji, zero książek, zero edukacji. Przebudźcie się, o to mi chodzi tylko. Edukujcie się i czerpcie wiedzę z różnych źródeł. Nie polegajcie na jednym medium. O to mi chodzi. Konfrontujcie informacje, weryfikujcie, radźcie się mądrzejszych osób i to na dobre na pewno Wam wyjdzie. Tyle ode mnie, pozdrawiam. W tym tygodniu voucher do platformy szkoleniowej na wybrane szkolenie otrzymuje Natalia Bobowska za komentarz.